Halo, halo. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Game Dev Tycoon. Widzę, że już na samym starcie muszę powysyłać wszystkich na urlop. Mam w ogóle wrażenie, że jak gram bez czapki, to mi gorzej idzie, kurwa. Bo mi czapka uciska, kurczę, mózg i dzięki temu lepiej działam. Dobra, walnijmy, a nikomu nie walniemy. No, jeszcze jak to będę montować. Dobra, stwórzmy jakiś raport o grze, co to było? Maciek Wiesław. Nie była to najlepsza gra w historii naszych gier, ale nie była to też najgorsza gra w historii naszych gier. Była osy, tak, coś tam, syfanów. Taka na pograniczu chujowości i dobroci. Coś tam w opublikowanym, coś tego owego. Mamy już 500 000 fanów prawie, więc myślę, że solo giereczki możemy na spokojnie robić. Nie potrzebujemy już wydawców żadnych. Wiecie, wewnętrzny korpus programistów. Wiele doświadczenia. Okej, możemy walnąć, akurat wszyscy wypoczęci. Że my tutaj na pieniądze na razie nie narzekamy. I powoli tutaj zbliżamy się do końca giereczki. Na razie wychodzi PlayStation 3, więc jeszcze ta jest PlayStation 4 chyba. Mam nadzieję, że PlayStation 5, że jest tu aktualizacja i pewnie jeszcze coś będzie później. Na razie stanowiska nie walimy, chociaż mogłem to małe wziąć. Mój błąd. Więc aby zobaczył na historię gier i zobaczył, ile zarobiliśmy. No niedużo, kurwa, zarobiliśmy w sumie. 2,1 miliona. To nie jest dużo, ale mamy mega dużo siana. Mega dużo siana. Temu by się przydało tego, żeby był szefem od designu, ale do tego potrzebujemy 100 badań, więc na pewno teraz zrobimy sobie jakąś fajną gierkę. Walniemy mu tutaj jakieś szkolenie specjalistyczne. A została wycofana, tutaj zarobione pieniądze, ale na czysto wyszliśmy z 2 mil. A ty musisz w ogóle na tego, chłopie, na wakacje musisz iść. Dawaj, sprężaj się. To poradzimy w sumie bez niego. Nowy jakiś tego, iPad, tego owego, dobra. Ja bym stworzył jakąś gierkę teraz. Może Cyberpunk RPG. To brzmi, kurwa, tak dobrze. Niech będzie to Cybergang 207. Czy grę robimy na Mboxa? O kurwa, ty, PC ma tylko tak mało udziału, no bo to się teraz narobiło. Nie będzie dobre RPG, no wydaje mi się, że RPG to musi być na PC te. Ale wykupiłbym licencję na Exa, stać mnie, więc zróbmy to. Silnik Cox V3, niedługo będziemy robić kolejny silnik, oczywiście gra musi być duża. Dla dorosłych? My dla dorosłych, czemu nie? Ten chłop w ogóle odpada nam teraz, on nie jest jakiś turbo najlepszy, nie przyda. Ale widzę tutaj rozgrywka, silnik tego owego, wracamy. Tutaj wydaje mi się opowieść i zadania to najważniejsze chyba tutaj jest. Coś takiego robimy. Chociaż czy w RPG najważniejsze. No chyba tak. Mogę teraz marketing zrobić? Mogę marketing! Ty, to walnijmy jakieś czasopismo i demo. Coś czuję, że Cyberpunk i RPG musi wyjść. Coś nam nie dały chyba dużo. Lepszy byłby konwent. Dialogi. Sztuczna inteligencja, taka średnia widzę. Projekt poziomów RPG. Kurwa, wydaje mi się, że tak na pół. Dobra, robimy coś takiego. Gearpad Apple, Grapple. Firmy Grapple. Gdy nic dzisiaj nie jadłem. Nagrywam odcinki, montuję. To nie jest łatwe taki odcinek zmontować. Szczególnie, że teraz, o kurwa, tu nic nie ma zaznaczone. Nie wiem, co ile słówek dać. Grafika chyba mega ważna w RPG. Tam jak może trochę mniej niż Projekt Świata. Takiego. Może, kurwa, nie wiem. Ja bym dał coś takiego. Mam nadzieję, że nie straciłem fanów. Jest dziwne, że ja w RPG nie umiem. Nie umiem w gry RPG. Nie jest aż tak dużo błędów, więc może być ok. Powiedzieli twórcy Cyberpunka. Ma 78 błędów wypuszczając grę. Chyba jest rekord designu. 400 designu? Nigdy bym tyle designu nie widziałem chyba. Ty, nie jest to rekord, ale to muszą być pojebane jakieś liczby, żeby był rekord. Dobra, jakieś wzrosty tego. Specjalistyczne szkolenie, właśnie walnąłbym tu mu specjalistyczne tego. 5 milionów, ja nie wiem, co mu to daje za bardzo, ale... No, dobra, 7 jest okej. Okay. 7 jest okej, okay, jest okej. Okay. 8, super, elegancko, teraz może być nawet 6. 9, zajebiście. Tej też jest 7. Elegancko się wszystko. Dobra, pas raporcik, tutaj badania, a miałem go wysłać na wakacje, iść na wakacje, iść na urlop. Badania, nowych tematów nie mamy, więc mini gry i powoli będziemy nowy silnik robić. Badania by się nam przydały, kurczę, blaszka. On pewnie pracował nad jakąś grą, więc... Ponad 500 tysięcy egzemplarzy, złotą płytę, dostałby złotą płytę, gdyby była to tego. Ręka. 19 ranking, bardzo w porządeczku. Widzę, że teraz powoli naprawdę maśniutko. Własny dział badań i rozwoju. Pewnie, że tak za 2 miliony. Będę mógł zasedać w tytuł. Gotowy, aby odwiedzić dział badań i rozwoju, kliknij na ekran przeciągnij lewą, aby użyć strzałek na klawiaturze. Innym sposobem jest kliknięcie na małą kartę informatyzacji. Następny nowy możliwość wykorzystywania internetu, sprzęty, rozumiem.
Znaczy mam... A, tutaj jest! O kurwa! To mogę. Idę w naszym własnym dziale badań i rozwoju. W tej chwili nic się tu nie dzieje, ale na rynku jest dużo wykwalifikowanych osób, które zechciałyby z nami pracować. Nie musisz zatrudniać ich pojedynczo, wystarczy, że określić budżet dla całego działu. Im będziesz większy, tym więcej osób będzie dla nas pracować, tym szybciej będą postępy w działaniach. Prowadzenie własnego działu badawczego może być bardzo kosztowne, więc rozsądnie zaaplikuj wydatki. Najlepiej zacząć od mniejszych projektów i w razie potrzeby nie bać się cięć budżetowych. Jeśli w danej chwili nie ma żadnych aktywnych projektów, pracownicy będą koncentrować się na zdobywaniu punktów badań. Zdobyte punkty możesz później wykorzystać do szkolenia. Zajebiście. Aby rozpocząć projekt, kliknij na ekran. Super. Że nas słychać, że w sklepach przeszło ponad milion. No właśnie, tak jakoś szybciutko ten milion nam pyknął. Ja bym rozpoczął jakiś projekt, co to jest? Internet zmieni nasze życie na zawsze. Celem tego projektu jest określenie, w jaki sposób możemy wykorzystać internet, aby tworzyć lepsze gry i dostarczać graczom większej ilości wrażeń. Ten projekt odblokowuje nowe opcje badań. Walimy to, pewnie, że tak. Projekt został rozpoczęty. Postęp badań zobaczysz na karcie statusu. Nie zapomnij dostawać budżetu. Budżet jest zerowy, nie zostałem poczynione. A jak zrobić budżet? Aha, tu. Miesięcznie? Ratowałem. 250 tysięcy. Nie ma kurwa więcej. Darmo zjady. Mogę go zmienić? Mogę pójść. Okej, takie rzeczy, jak ja w to grałem, to takie rzeczy, słuchajcie, nie było. Trochę się pozmieniało, jak grałem od ostatniego czasu. Dobra, to co teraz? RPG post-apo, ale robiliśmy teraz post-apo grę. Może jakaś gra akcji w końcu? O superbohaterach może. Połączenie świetne, duża gra. Nie będzie, niech się gra nazywa Małweł. Będzie na Xboxa, na Cox 2.0, na 3.0. Ty, ja zrobiłem małą grę? Nie mów mi tak nawet. Nie, dobrze. I to jest. O fajnie, mamy tu dużo suwaków, wiem mniej więcej ile powinienem ustawić. A tutaj robimy coś takiego. Dużo technologii, mało designu. Mało rozgłosu. Niestety 1,5 miliona sprzedaliśmy. Do tworzenia działu potrzebujesz tylko jednego specjalista, możesz wyszkolić ich więcej. Czyli specjaliści zwiększają całościwy koszt utrzymania działu. Rozumiem. Czy ten dział mi się kurwa robi już, czy nie? Bo coś tu nie idzie, ty. Dialogi nieważne, sztuczna inteligencja mega ważna, projekt poziomów. Na pół? Będą na pół. O, i coś takiego. Być git. No mogę powiedzieć o grze, no. Róbmy szum. Czemu mi tu nikt nie pracuje, kurwa? Panowie, nie rozumiem nic. Chujowy budżet, dział rozwoju i badań, przecież płacę 250 milionów, kurwa. Zmienimy sobie ze średnio stoisko. Znaczy milionów, tysięcy. Kurwa, siana to jest. Dźwięki, o, mamy elegancko, że wiemy, że tyle ma być dźwięków. Projekt świata podobno nieważny. Grafika w grze akcji wydaje mi się chyba będzie najważniejsza, co? No może nie. Ja bym zrobił coś takiego ogólnie. Go. Fajny rozgłos. Teraz, że nie ma konwentu E3. G3. Ty, ale no ja nie rozumiem, ty. Oni mi nad czymś o, super, G3. Oni mi nad czymś pracują, czy nie? Ja mam coś zepsute. Kurwa, milion fanów? Ja cię kręcę. Ale rozgłos! Ale błędów. O kurwa, ty. Jak na nie wyszło, to... Ale będzie kurwa tragedia, jak nam chujowo poszło, ty. Nie no, ja kurwa chyba nic nie robię nad tym działaniem rozwoju i badań, ty. Ktoś tu... Tu nikt nie pracuje. Co ja mam tu robić? Halo? Wszyscy zmęczeni? Dobra. Wypuszczamy gierę, poka. Jest nowy rekord technologii, to może będzie coś fajnego. Dobra. Nie chcę nowego tematu, chcę, żeby... No stwórz mi raport o grze, halo? Koleżko, może stwórzmy dynamiczny świat. Ty pójdziesz na poka. A. Ty, popularny gatunek akcja. Popularny gatunek akcja. 400 rozgłosu i ponad... I ocena ponad 8. No i ocena 8. Zajebiście. Jesteśmy bogaci widzowie. Nie wiem czemu mi laguje za każdym razem, kiedy kliknę lewy przycisk myszy, ale to już chyba nie jest moje. Myślę, że no, nieźle. Tyle mogę powiedzieć. 500 tysięcy w 2 dni, tego? W 2 tygodnie? Ponad milion w 3 tygodnie? Tego? No, sprzedaje się nieźle, to trzeba im przyznać, ale fanów mam powalonych. Mirkonów zapowiedział dzisiaj premierę własnego tabletu. Okej. Okay. Jak ja w to grałem, to takie rzeczy były tylko i wyłącznie na modach, a teraz gramy bez modów. O ile się nie mylę. Może gramy na modach? Mogę takie sprawdzić? Nie, nie gramy na żadnym modzie. Nie gramy na żadnym modzie, wszystko to jest w grze komputerowej. Coś mi ten kurwa dział badań i rozwoju chyba nie działa. Mam 5 milionów, no to dobra, to dam wam budżet miesięczny 3 miliony miesięcznie. O, i teraz to leci, kurwa. A bo teraz wszyscy pracują, to elegancko jest. Nowa konsola? Co to jest za konsola? Ale im kurwa nieźle leci. Za 3 miliony miesięcznie to też bym kurwa nieźle leciał. Chyba trzeba pozwalniać pracowników, bo zaczynamy mieć jakichś nubów. Kogo trzeba tu wypierdolić? Najlepiej to mi się wyje. No Ron Raglow, myślę, że musisz stąd wydupcać. Miłego. Wsadzimy tutaj tych za 2 miliony. Dalejmy. Już prawie 3 miliony. Szef niewielka liczba oddanych fanów prosi o kod źródłowy do jednego z naszych silników. Oddaj za darmo. Dużo fanów pewnie będzie. Poka, własny konwent możemy robić.
Zyskanie fani 252 tysiące. Co? 30. Co ja powiedziałem, kurwa? Nie 252 tysiące. Co ja powiedziałem za kurwa? Potrzebujemy chłopa od designu, a dostajemy kurwa czocha od technologii. No. 700 technologii? Takich bobów to już mam, ty. Dobra, chodź tu. Wolnijmy kogoś innego. Czy ja mogę siebie wypierdolić? No jak ty? Jak ty? Jaki wanger? Jak wanger? Kurwa, ja nie tego wyrzuciłem. Ja pierdolę, ja nie tego wyrzuciłem. Chyba. I od się dupia, a tu Wagner se siedzi. Kurczę blaszka. No dobra. Coś chyba zepsułem, widzowie. Mamy jakiegokolwiek chłopa od designu, czy nie? Chcemy zobaczyć listę pracowników. Jest dwóch chłopów od designu. Teraz potrzebujemy jeszcze jednego od designu, a ja to się powinienem kurwa szkolić chyba. Wow. Niezła szkolonka. Ale nie wiem, czy jest warto. Chyba lepiej sobie wyszukać jakichś chłopów. No co wy macie taki kurwa chujowy design po 500? Ja pierdupce. Jeszcze raz wyszukamy. Dobra, zacznijmy robić nową grę, bo zbankrutujemy zaraz. Słownik dla młodzieży casualowa. Symulacyjna, strategiczna gra o słowniku. A chcę gra o słowniku? Nie no, zróbmy casualową grę o słowniku. ABC, będzie to największa gra o słowniku na świecie. Mamy licencję na Exa. Raczej casualowe gry to jakaś Gefona albo coś takiego, ale zróbmy na Exa. Myślę, że to będzie tak zwany disaster. Konsola M-Pad. Czy iPad, tak? Tonim Grid. Kończyły się badania. Właśnie zadanie nieważne, chyba rozgrywka najważniejsza. Też może trochę. Co nie mamy chłopów od designu, halo. Proszę mnie tu szybko pracownik przyjść. Nie no, że ja mam taki rozgłos, ale czuję, że to nie będzie dobra gra casualowa. Nie chcę rozgłosu. Proszę, daj mi jakiś chłop od designu. Super elegancko. Od wyboru do koloru teraz, kurwa. Chujowa szybkość, chujowe badania, super szybkość, dobre badania, będziemy tak. Kolejne wdrażanie personelu. Ja nie pozwalniałem chłopów, to wydałem na nich 100 punktów badań i 5 milionów. Pewnie znalazł kurwa moje szczęście, to właśnie tak zrobiłem. Dzisiejszy odcinek widzowie będzie trochę krótszy, bo muszę zmontować poprzedni odcinek. Nie wiem jak wyszedł, ja sobie tak lubię patrzeć. Staram się ulepszać jak tylko mogę. Nie mam za dużej możliwości rozwoju, ale staram się rozwijać tylko potrafię. Bo tu jest chłop, bo to jest ten nowy, Offer. Się nazywa, to? Offer. Dobra. Uwalimy sztuczna inteligencja w casualowej. Nie wiem, może coś takiego. Dialogi? Nie no chyba. Chyba nie. To coś takiego. Dobra, ty. Aha, bo oni mi nabijają teraz co? Badania? Chyba badania mi nabijają, tak? Jak ja im za nic nie płacę. Ale dobra, to może zacznijcie jakiś projekt. Fajnie mieć stanowisko na corocznym i prezentować nasze tytuły, ale mając tak wielu fanów, może zorganizować własny konwent. Róbmy to, czemu by nie. Walnijmy jakieś małe stoisko. Projekt świata, kurwa. Ty, teraz nie wiem. Kraj świata, grafika, dźwięki, chyba dźwięki ważne. Ika, takiego? To ja, może ja to już lepiej nic nie robię w tej filmie. Dobra, coś takiego robimy, ale mamy w kurwę badań, zajebiście. Jest 3 milki miesięcznie. O kurwa, ile rozgłosu się odzie. Proszę, ja nie umiem w casualowe gry robić. Nie umiem w casualowe gry. O nie, coś czuję minus 100 tysięcy fanów tego. O pierdole, 500, ile kurwa? Ciekawe bardzo. Ciekawe. No dobra, co? Ja bym najchętniej to nie dawał tej gry do publiczności, ale no co? Wydaj grę. Ponad 6 i będzie git, nie? Super. Nie. Tak. Super. Jest. Elegancko jest. Sprzeda się. To jest super najważniejsze. Pokażmy, co mamy w nowym silniku, widzę. Raz, dwa, trzy, 10 rzeczy mamy do nowym silniku do zrobienia. Kurczę blaszka. Ale ja bym tu jeszcze coś porobił. Odkrywajmy te rzeczy i stwórzmy wreszcie nowy silnik. Przygotowanie do własnego konwentu. Jak mogę go zrobić? Umiem w robienie konwentów? Nie bardzo. Projekt, własny a to już zrobiłem. Mając sprzętu nie uchroni żadnego programu. Jesteśmy ekspertami od tworzenia, ale czemu nie spróbować własnego hardware'u? Dobra, zróbmy własny hardware. 40 miejsce. Milion osób odwiedziło 40 miejsce? No nie sprzedaje się jakoś turbo najlepiej. Coś tam się sprzedaje. Mamy do młodej widowni, to ważniejsze. Dobra, ja bym, wiecie co? Chyba walę nowy silnik, wiecie? Pyk. O kurwa, ile siana. Pojeździł. Że tak narzekam na siana, o 3 mile walę. Na dział badań i rozwoju. 1000 punktów, żeby zrobić silnik, ale dobra, jeszcze badania nam się elegancko nabiją. Milion egzemplarzy ABC. Konkurenci cedzi przez zęby jadowite komentarze. Mnie to obchodzi. Za 2 miesiące konsola NU zostanie wycofana. Tylko Xbox i PC. Trochę nie rozumiem, bo czy my mając ten jakby... Oni mi też nabijają teraz badania? Nie. A tam mogłem jakby dwukrotnie zrobić to samo badanie. Nie wiem, czy ono sfailowało, czy o co chodzi. Dobra, silnik za milion. I nowy silnik... bo nie nazwałem. Gry numer 3, stary. No to świetnie.
Dobra, nic, co? To wypadałoby jakieś hita zrobić dobrego na nową gierkę, na nowym tym, na nowym silniku. Historia i gra strategiczna. Nie pamiętam, czy taka tutaj kombinacja została już użyta. Może jakiś sequel? Kurczę, a może nie, bo na razie nam dobrze idzie, warto by było tego nie spierdolić. Może UFO akcja? Chociaż poprzednia gra była akcją, więc teraz może. O, podróże w czasie? Gra przygodowa. Duża dla wszystkich. Nie wiem, jak ten film się nazywa, więc nazwę to Latająca Deska. Nie wiem, czy na Mboxa się sprzeda, ale w sumie wszystko wale na Mboxa, więc... Dobra, powinno być git. Grafika 3D, nowa generacja grafiki, więc mam nadzieję, że siądzie. Powieść i zadania, rozgrywka, mech, filmik, mech. Dobra, tutaj robimy coś takiego. Chyba jak ja ich przeciążam choćby w jednym stopniu, to im spada jakby ten pasek. Własne laboratorium sprzętowe, kurwa, no nie wiem, no... No dobra, 5 milionów? No nie wiem, dział badań i rozwoju musi się zawijać, mi się wydaje. Gdzie jest moja? O kurwa, laboratorium. Stwórz konsolę! Tworząc własną konsolę, możesz zdecydować o jej wyglądzie, a także o jej stronie technicznej. Im bardziej zaawansowana technologią posiadasz, tym bardziej twoja konsola będzie konkurencyjna na rynku. Ale im więcej zainwestujesz w kontrolę jakości, tym bardziej niezadowolony będzie finalny produkt. O kurde. Podoba mi się to. Koszt 11 milionów. A, jeszcze tą usuwalność, tak? Koszt 30 milionów. Wyborny, dobrze. Witaj w naszym laboratorium sprzętowym. W tym miejscu możemy stworzyć autorską konsolę do gier. Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz dużo oszczędności. No, nie mam właśnie. Tak, już wiem, jak to działa, ale... A no, mogę wam tutaj opowiedzieć. Zróbmy szuł, pewnie, że tak. Nie ma sprawy. Jak mogę stworzyć swój własny... To co to jest? Jest swój własny konwent gier w końcu. Massively Multiplayer Online. Wiemy, jaką frajdę jest granie z innymi w trybie wielu graczy, ale wyobraź sobie, że nie grasz z kilkoma, a z tysiącami graczy z całego świata. Ukończenie tego projektu pozwoli ci tworzyć nowy tryb gier MMO. Ty, zrobiłbym to i zrobił jakąś ligusie legend. My też powoli wypierdalamy się z siana. Dobra, chyba będzie przerwa robiona jednak w projekcie. Sztuczna inteligencja w grze przygodowej? Chyba za bardzo nieistotna. Nie, może trochę istotna. Przecież to jest przygodowa, to nieistotna. Dobra, zrobimy coś takiego. Tutaj trzeba im zmniejszyć 0 miesięcznie, kurwa. Nie ma. Ono się skończyło. Wyjebaliśmy 40 milionów. Błędy. Okazało się, że miałem niewykrytych błędów. A, muszę łatkę zrobić. No dobra, tylko dokończymy tą gierkę i będzie łatka robiona normalnie. Jak mogę zrobić swój własny konwent? A, tutaj robimy coś takiego ogólnie. No dobra, tutaj walimy coś takiego i czekamy, że to wyjdzie. Jest dużo designu. Nie wiem, jaki jest rekord, ale pewnie z 500 by musiało być. Jest dużo też błędów, więc trochę się obawiam, że to może być klapa. My nie mamy sobie niestety, nie zostawiłem sobie za dużo szansy na to, żeby kilka razy coś spierdolić. Masę błędów. Ma Czechow pozostawia bez odpowiedzi. No co ty pierdolisz, gościu? Zaraz będzie łatka robiona, pracuję nad nową grą przecież. Nie mogę chyba w trakcie gry zrobić łatki. Dobra, go. Nowy temat, nowe połączenie, bla bla bla, wydaj grę. Jak zrobić łatkę? Nie mogę nawet gry, nie mogę nawet łatki zrobić. Tu nie ma takiej opcji. Innych zlecenie. Nie ma opcji, żeby zrobić łatkę. Badania. Możemy sobie... O, właśnie, trzeba ich podszkolić. Tylko to 5 milionów, kurwa, kosztuje. Dobra, mam nadzieję, że to będzie jakiś największy hicior. Nie będzie. Jedynka. O! No to mnie przeczucia zawodzą. Ale narzekać nie będę. Jest to hicior. Jeszcze zrobiliśmy akurat grupę, która najwięcej gra to wszyscy i akurat zrobiliśmy grę dla wszystkich, więc elegancko. Nasz własny konwent odbędzie się za 4 tygodnie. 500 tysięcy w jeden tydzień. O kurwa, sporo. Milion w 3 tygodnie. Numer 7. Całkiem nieźle nam poszła ta gra. Spójrzmy jeszcze raport. 17 milionów z ABC zarobiliśmy. Tego. Latająca deska już 10 milionów, a jeszcze trochę się pewnie posprzedaje. No nic, konsole i dział badań i rozwoju zrobimy w następnym odcinku. Jutro o godzinie prawdopodobnie 16. O, nasz konwent. Tylko nie wiem, co mi to da teraz akurat, ale... mało ludzi. A, żartowałem. Chociaż nie, no mało. 1 300 000 tylko. Nie jest to dużo. Ale to rozumiem, że ja nie płacę za ten konwent, więc tylko płaciłem tymi badaniami, więc to jest super. Lajki, komentarze, subskrypcje, linki w opisie, mój drugi kanał vlogowy. Miłego dnia, a z miłej nocy. Do zobaczenia. Do jutra. Trzymajcie się ciepło. Cześć.